To było gdzieś tutaj. O, tutaj. Tu. Widzicie Państwo ten skwerek? O, nawet mój cień widać. I tutaj w tym miejscu on leżał. To wszystkie psy tutaj sikają. A tam kawałek dalej jest park. Tam, gdzie te samochody, to tam kawałek jest park, ale tam wtedy nie można było wejść. Więc on leżał tutaj. I ja na początku myślałem, że to jakiś bezdomny leży. Tylko potem, jak podszedłem bliżej, to się okazało, że to jest mój sąsiad. Ja go nigdy wcześniej nie widziałem siedzącego czy idącego inaczej niż w samochodzie. On zawsze w samochodzie był. A wtedy tutaj leżał. I jak się zbliżyłem do niego, to on podniósł głowę i jak mnie zobaczył, to... Znaczy nie wiem, bo miał maskę, ale wydawał się dosyć zaskoczony. O, tutaj jest park. Tylko, że do tego parku tam wtedy nie można było wejść. Więc on leżał tam, między tymi samochodami i blokami. I on się wydawał zaskoczony. Ja potem napisałem o tym felieton w dużym formacie. I on mnie spotkał któregoś razu na ulicy i powiedział, że on już wtedy nie dawał rady, bo to było w czasie tego twardego lockdownu. I nie dawał rady, a parki były zamknięte, więc poszedł się położyć na ten zielony skwerek. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Filip Springer i gdyński Urban Lab poprosił mnie, żebym przygotował wykład na konferencję Miasta Świadome, globalne wyzwania, lokalne rozwiązania. No i jest pandemia oczywiście, nie wolno wychodzić z domu. Ja idę przez park, więc wolno mi nie mieć maseczki, ale teraz wyjdę na ulicę. Prawdopodobnie trochę złamię prawo, bo będę szedł bez maseczki, żeby do Państwa mówić. No ale jest ta pandemia, ja miałem przygotować wykład, oczywiście online, bo wszystko się odbywa online. Najpierw pomyślałem, że po prostu tak usiądę przed komputerem, przygotuję jakąś prezentację i ją Państwu wyświetlę. O, ktoś też nie śpi o 5. Ale potem pomyślałem, że robiłem to w ostatnich dniach tak często i tak dużo, że chyba nie mam już na to siły. No więc wymyśliłem, że zabiorę Państwa na mały spacer. Ja codziennie rano około 5 wstaję, mimo że bardzo mi się nie chce, i idę na spacer przez moją dzielnicę. Mieszkam na Powiślu w Warszawie, a w tej chwili właśnie przechodzę pod mostem Poniatowskiego. I zabiorę Państwa na spacer, w którym postaram się Państwu opowiedzieć, że da się opowiadać o katastrofie klimatycznej, którą ja się teraz zajmuję i będę się zajmował dalej, jeśli mnie samochód nie przejedzie, od strony poprzez miasto, poprzez to, co się dzieje w mieście. To się często wydaje rzecz, może się wydawać, rzecz dosyć karkołomna, bo przecież katastrofa klimatyczna w tym momencie, w którym jesteśmy, kojarzy nam się przede wszystkim z tym, co się dzieje w Arktyce. Docierają do nas bardzo smutne wieści z Arktyki, z Syberii. Wszystko tam topnieje. Jest tam cieplej niż powinno być. Natomiast jest taka książka Roberta Sitthalera. Całe życie się nazywa ta książka. Jest niewielką książeczką, ale jest książeczką absolutnie wspaniałą, którą każdy powinien przeczytać. Jeden z moich przyjaciół przeczytał ją 4 razy. I w tej książce opowiedziane jest całe życie. W całej swojej złożoności, skomplikowaniu, ale też spory kawał historii świata. Poprzez życie jednego człowieka, który żyje w Alpejskiej Dolinie. I on sobie wiedzie tam bardzo prosty żywot pracownika fizycznego, pracującego przy budowie linii kolejek liniowych. I ta książka jest o tyle ważna, że kiedyś z Adamem Robińskim, znakomitym pisarzem, krajoznawcą, pojechaliśmy do Rud Raciborskich
zastanawiać się nad tym, czym jest krajobraz na potrzeby jednej z publikacji. No i zastanawialiśmy się tam, łażąc po tych Rudach Raciborskich i lasach, nie do końca przekonani, czy to, co tam widzimy, na pewno nam się podoba. No i Adam Robiński w pewnym momencie powiedział, że on właśnie też przeczytał całe życie Roberta Sitthalera i ma taką myśl, że być może najlepiej byłoby zostać w domu, siedzieć w jednym miejscu i nic więcej, nigdzie więcej się nie ruszać. Że to być może jest najlepszy sposób na poznanie jakiegoś miejsca, ale też na obserwowanie tego, jak zmienia się świat. No ja sobie pomyślałem, że można oczywiście katastrofę klimatyczną opowiadać na przeróżne sposoby, jeżdżąc w dalsze, bliższe zakątki, o czym później Państwu opowiem, jak już wrócimy do domu. Natomiast myślę, że da się ją opowiedzieć także przez to, co się dzieje w bezpośredniej okolicy, nawet w miejscu tak, no można powiedzieć, jednak banalnym i ogranym jak Powiśle w Warszawie. W związku z czym dzisiaj zabieram Państwa na spacer o 5 rano, szlakiem, który przemierzam właściwie codziennie. Bo na tym szlaku w centrum Warszawy też już się dzieją rzeczy, które mogą być odskocznią dla naszej refleksji klimatycznej. A o tym, dlaczego na przykładzie miast powinniśmy rozmawiać o katastrofie klimatycznej, powiem trochę później. A teraz jesteśmy na ulicy Kruczkowskiego przy zakonie Szarytek. Jest taki ogromny obszar zielony przy skrzyżowaniu Tamki i Kruczkowskiego. On jest o tyle ciekawy, że Szarytki jakiś czas temu próbowały go sprzedać deweloperowi, ale oczywiście podniósł się hałas i nic z tego nie wyszło. Natomiast on jest też ciekawy z innego powodu, który trochę się łączy z tym pierwszym. Bo gdyby deweloper zabudował to miejsce, to z Powiśle straciłoby chłodziarkę. Bo cały ten obszar tutaj, z dwóch powodów, dlatego, że jest bardzo zielony, a także dlatego, że jest już u podnóża Skarpy Wiślanej, jest bardzo wychładza to miejsce. To znaczy, gdy jest tutaj, gdy jest lato, dzisiaj to trochę trudniej, bo jest listopad, ale gdy jest lato, zwłaszcza o tej porze, o której teraz tu jesteśmy, czyli o wczesnym ranem, gdy jest lato, można tutaj poczuć na własnej skórze, jak działa zieleń w mieście. Bo tutaj jest po prostu o kilka dobrych stopni chłodniej. Jak pracowałem nad tekstem o Wyspie Ciepła w Warszawie na potrzeby magazynu Pismo i jej cyklu klimatycznego, który dla nich robiłem, to przyjechałem tutaj mierzyć temperaturę i to było naprawdę o kilka dobrych stopni mniej niż na przykład u góry, tam przy Kopernika, Świętokrzyskiej, w centrum miasta. Kilka stopni, a wystarczy trochę drzew zostawić. No dobrze, ale dlaczego o tych miastach koniecznie? A to jeszcze z innej strony. W 2019 roku dziennik The Guardian opublikował takie oświadczenie. Właściwie dwa oświadczenia. Pierwsze oświadczenie mówiło o tym, że przestaje używać sformułowania ocieplenie klimatu i zmiana klimatu, a zaczyna używać sformułowań przegrzanie klimatu, katastrofa klimatyczna i katastrofa ekologiczna. I ta zmiana na poziomie języka dosyć szybko weszła też do języka tych, którzy się zajmują zmianą klimatu nienaukowo, czyli dziennikarzy, publicystów, aktywistów. Wcześniej jakoś tam dopuszczalnym było to, żeby mówić o zmianach klimatu. Dzisiaj właściwie wszyscy mówimy o katastrofie klimatycznej, a to dlatego, że skala przeszedła na czerwonym. Skala wyzwania, jakie przed nami stoi, skala zniszczenia całej biosfery jest tak ogromna, że to już zmiana, mówić zmiana nie przystoi. Ale to nie jest najważniejsze. Ważniejsza jest druga decyzja, którą The Guardian podjął. Oni podjęli decyzję, że od tej pory przestają ilustrować teksty poświęcone katastrofie klimatycznej zdjęciami białych niedźwiedzi i topniejących lodowców. I że zaczynają ilustrować te teksty
obrazami skutków katastrofy ekologicznej i klimatycznej, które dzieją się w Wielkiej Brytanii, tam gdzie są ich czytelnicy. Wynikało to z takiej prostej refleksji, że jakkolwiek byśmy nie byli zatroskani losem białych niedźwiedzi, to niewielu z nas widziało takiego niedźwiedzia na żywo. W związku z czym można też zakładać, że w sytuacji, w której ten niedźwiedź już wyginie, niewielu z nas naprawdę się tym przejmie. Brzmi to bardzo brutalnie, ale tak chyba trochę jest, że jeżeli ja nigdy w życiu nie widziałem białego niedźwiedzia, to fakt, że nadal go nie zobaczę tylko dlatego, że on wyginął, niewiele zmienia w tym moim życiu. To znaczy ja niewiele tracę. Natomiast gdy widzę, że mi albo sąsiadowi, albo w mieście obok zdmuchnęło dach, no to się sprawa zaczyna robić bardziej osobista. No i ta decyzja była połączona z jeszcze jedną. The Guardian uznał, że nie będzie pisał o katastrofie klimatycznej tylko i wyłącznie na stronach Nauka i Klimat, czy tam Nauka i Środowisko, tylko będzie poruszał te tematy wszędzie, gdzie to tylko możliwe. To w ogóle wynika z takiej ich dużej strategii poświęconej kwestiom klimatycznej, której korzenie sięgają 2015 roku. Wtedy ich redaktor naczelny, Alan Rusbridger, miał odejść na emeryturę. No i pomyślał, że zrobi jeszcze jedną wielką rzecz, jakiś taki wielki projekt w tym Guardianie. No i uznał, że tym tematem tego projektu powinna być katastrofa klimatyczna, ponieważ jest to temat, który może nas zmieść z powierzchni Ziemi. No i on tak wymyślił, że ta katastrofa klimatyczna, zebrał zespół i zaczęli się wspólnie zastanawiać, jak Guardian mógłby się odnieść do katastrofy klimatycznej, w jaki sposób ją opowiadać, jak ją pisać, żeby to było przejmujące i żeby świat się zmienił. To się wpisuje oczywiście w tą definicję dziennikarstwa, którą ukuł kiedyś Ryszard Kapuściński, że dziennikarz oczekuje od swojego pisania zmiany. No i myśleli, pytali różnych ekspertów o to, jak to zrobić, i w końcu doszli do wniosku, że katastrofę klimatyczną można powstrzymać, jeśli zastosuje się takie narzędzie jak divestment. A divestment to jest, ciągle nie znajduję polskiego słowa na to, to jest po prostu zachęcanie inwestorów do tego, żeby nie inwestowali albo wycofywali wręcz swoje środki z biznesów opartych o węgiel i paliwa kopalne, bo też ropę i gaz. No i oni wymyślili, że ten divestment i że będą o tym pisać, a potem odkryli, że ich właściciel 1/6 swoich aktywów ma umoczonych w biznesach poświęconych paliwom kopalnym i węglowi. No i co The Guardian zrobił? Alan Rusbridger, być może dlatego, że szedł już na emeryturę, a być może dlatego, że po prostu leżało mu to bardzo na sercu, to jest w sumie drugorzędne, poszedł na spotkanie zarządu firmy, która jest właścicielem dziennika The Guardian, i powiedział: słuchajcie, bo jest taka katastrofa klimatyczna, ona zmiecie z powierzchni Ziemi i żeby się tym poważnie zająć, to my chcemy zacząć pisać i zachęcać i wywierać presję w kierunku divestment. Tylko że jest taki problem, że gdybyśmy mieli to robić szczerze i z przekonaniem, to pierwszą instytucją czy firmą, na którą byśmy musieli zacząć wywierać nacisk, jesteśmy my sami, bo mamy 1/6 aktywów umoczonych w paliwach kopalnych. No i zarząd pomruczał, powiedział, że w ciągu 2 tygodni da odpowiedź, a potem dał odpowiedź, że rzeczywiście wycofają się z tych sektorów gospodarki, będą inwestować w coś innego, no i że dzięki temu divestment jako jeden z tematów, który ma być opowiadany przez The Guardian w kontekście katastrofy klimatycznej, będzie możliwy. No więc opowiadam o tym wszystkim dlatego, żeby pokazać trochę, jak wielkim wyzwaniem jest też opowiadanie katastrofy klimatycznej dla organizacji informacyjnych, takich jak gazeta, czy telewizja, czy portal, ale też dlatego, że da się z tych małych decyzji Guardiana dotyczących polityki ilustracyjnej na przykład wyciągnąć pewien wniosek dla nas, a ten wniosek mówi, że to, co nas najbardziej przejmuje, to jest tuż obok nas i że jeżeli my wszyscy mieszkamy w miastach, a w miastach podejmuje się też najważniejsze decyzje i mieszkają ludzie, którzy kształtują naszą opinię publiczną,
to może katastrofę klimatyczną trzeba opowiadać przy pomocy miast. A tutaj doszliśmy już do absolutnie najsmutniejszego miejsca w Warszawie. To jest park. Ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, jak się ten park nazywa, ale on jest zaraz przy zjeździe z Karowej i on jest przy Browarnej, między Browarną a Buwem, czyli Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego. No i ten park jest bardzo osobliwy, bo gdzie działała najbardziej hardkorowa i radykalna wersja ustawy Lex Szyszko, to właściciel działki, która została odzyskana w wyniku reprywatyzacji, ogrodził swój kawałek parku i tutaj Państwo widzicie to ogrodzenie, mimo że jest nadal dosyć ciemno, bo jeszcze nie ma 6:00. Ogrodził kawał parku i wyciął na nim wszystkie drzewa. I tutaj widzicie Państwo, z jednej strony jest piękny park z dębami i w pewnym momencie zaczyna się mur, a za tym murem, i tego już być może nie zobaczycie, bo jest dosyć ciemno, ale spróbujemy, rosną chaszcze, bo przyroda oczywiście odbiera sobie ten teren, bo jakiś kretyn wydzielił swoją działkę, na której i tak nic nie wybuduje, bo plan miejscowy zabrania mu budować już cokolwiek, ale jego jest jego, więc on sobie to wydzielił i ma to właśnie w takiej formie dzikiego, otoczonego murem paska pustki. No a przyroda robi swoje, co może nawet w sumie jest jakoś pocieszające, bo wtedy, ja tu byłem, kiedy wycinali te drzewa i wyglądało to absolutnie przerażające. Ja uważam, że jest to jedno z najsmutniejszych miejsc w Warszawie, jeśli nie w Polsce, które też pokazuje, jak wielkie problemy mamy z pojęciem własności i z tym, że ta własność oznacza też odpowiedzialność, a nie tylko oznacza prawa, które mamy z nią. Ale o tym później. No dobrze, ale wróćmy do tych miast. I czemu przez nie miałoby się opowiadać katastrofę klimatyczną? No może także dlatego, że w tych miastach żyje, zapadają decyzje. Nie da się co do tego mieć wątpliwości raczej. To po pierwsze. Po drugie, dzielnica Żoliborz jest w mieście. Tam zapadają decyzje. Po drugie, w miastach mieszkają ludzie albo grupy ludzi, którzy kształtują naszą opinię publiczną. W związku z tym pokazywanie, że ta katastrofa klimatyczna dzieje się w miastach, a nie gdzieś tam daleko w Arktyce, w lesie za miastem i tak dalej, wydaje się dosyć celowe. Czyli jeśli pokazać ludziom, którzy mają wpływ, że ten wielki problem, on już jest tutaj doświadczalny, tutaj, tu gdzie jesteśmy. Jesteśmy teraz pod Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, na której dachu jest piękny ogród i której ogrodnicy już na pewno zmagają się z problemem suszy, chociaż jest tu sztuczne nawadnianie, więc jeszcze póki w Warszawie jest woda, to do tego problemu nie będą mieli, ale gdy wprowadzone zostają ograniczenia w użyciu wody do podlewania ogrodów, to już się te problemy z dachami z ogrodami na dachu pojawią. No więc jeżeli ci wszyscy ludzie mieszkają tutaj i tutaj zapadają decyzje, to może zamiast tych białych niedźwiedzi trzeba im pokazywać i opowiadać katastrofę klimatyczną w mieście. I druga rzecz jest taka, że jest taki raport przygotowany przez Kantara w ubiegłym roku bodaj, nazywa się Ziemianie atakują. I ten raport mówi, on jest optymistyczny na samym swoim początku, to znaczy mówi, że ponad 70% Polaków uważa, że już jest jakiś problem ze środowiskiem, w którym żyjemy, z planetą. I że ten problem spowodował człowiek. I to jest ogromna grupa ludzi. To jest taka grupa ludzi, która jest o wiele większa od tych denialistów, a co ciekawe, to ci denialiści skupiają naszą uwagę. Często się mówi, że nic nie zrobimy z klimatem, dopóki nie przekonamy denialistów do tej kwestii. No a z tego raportu wynika zupełnie inna informacja. To znaczy, że ludzi przekonanych, że problem jest już tak dużo, że może nie ma sensu zajmować się denialistami. Bo denialistów i tak nie przekonamy, a wysiłek, jaki musimy w to włożyć, jest z punktu widzenia takiej ekonomii tego, co my chcemy zrobić, jak szybko, w ogóle bezsensowny.
Więc niech denialiści sobie wierzą, że szczepionki robią autyzm, nie ma ocieplenia klimatu, a pandemia jest wymyślona przez Billa Gatesa i 5G. Natomiast zajmijmy się tymi, którzy cały czas którzy przyjęli do wiadomości to, że dzieje się coś niedobrego, i ich przekonujmy, bo oni mają problem nie z tym, żeby przyjąć, że rzeczywiście coś się złego dzieje, tylko oni kompletnie nie wiedzą, co robić. 1/3 społeczeństwa, 29% bodaj w tym raporcie, to są ludzie, którzy przyjmują do wiadomości fakt, że dzieje się coś złego z klimatem, natomiast kompletnie nie wiedzą, co z tym faktem zrobić. Dwie mniejsze grupy przekonanych co do tego już coś tam robią. Skutecznie bądź mniej skutecznie, ale już coś robią. W związku z czym, zamiast zajmować się denialistami, to zajmujmy się ludźmi, którzy mają wpływ na opinię publiczną, mają wpływ na decyzje polityczne albo ekonomiczne, czyli mieszkają w miastach i wiedzą, że coś trzeba zrobić, tylko być może nie wiedzą. Dlatego między innymi warto opowiadać katastrofę klimatyczną przez pryzmat miast. Docieramy nad Wisłą, jesteśmy przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą i przy jego tymczasowej siedzibie. Docieramy nad Wisłę, ale z tymi miastami jest jeszcze jeden temat. To znaczy, dzisiaj 60% mieszkańców Polski żyje w miastach. Za 30 lat, wysoki stopień, za 30 lat 10 miliardów ludzi będzie żyła na ziemi i większość z nich będzie żyła w mieście. I to miasto, jakkolwiek ono często w debacie i w takim naszym potocznym rozumieniu tego, co powinniśmy robić, jak się powinniśmy zachowywać, jest stawiane w opozycji do natury i do przyrody, to miasto jest najbardziej ekologicznym sposobem życia jego mieszkańców, pod warunkiem, że jest miastem w jakiś sposób zrównoważonym, sensownie zarządzanym i wymyślanym. No dlatego przede wszystkim, że bardzo racjonalnie gospodaruje się tam przestrzenią, przynajmniej w założeniu, bo w Polsce planowanie przestrzenne nie działa, więc z tym jest trochę problem, ale nadal skupienie bardzo dużej liczby ludzi w jednym miejscu jest pewnie mniejszym obciążeniem środowiskowym, niż gdybyśmy się wszyscy rozproszyli na terenie całej Polski w równych odstępach. To jest zresztą niemożliwe. Przy tej ilości ludzi na ziemi nie ma możliwości, żebyśmy nie żyli w miastach. W związku z tym miasta są naturalnym środowiskiem dla nas, środowiskiem, w którym będziemy żyć i w którym będziemy się zmagać z katastrofą klimatyczną. W miastach z katastrofą klimatyczną będzie się zmagała większość mieszkańców ziemi. To jest kolejny powód do tego, żeby opowiadać katastrofę klimatyczną przez pryzmat miast. Ale może popatrzmy sobie na Wisłę. Jest z tymi miastami tylko jeden zasadniczy problem, o którym już trochę wcześniej wspomniałem. To znaczy, w tych miastach bardzo łatwo uwierzyć, że myśmy się oderwali od natury. I to jest taki mit, którym my próbujemy bardzo walczyć w szkole ekopoetyki. Wiosną tego roku razem z Julią Fiodorczuk, znakomitą pisarką i poetką zajmującą się ekokrytyką i ekopoetyką, założyliśmy przy Instytucie Reportażu Szkołę Ekopoetyki, bo zakładaliśmy, że literatura ma bardzo wiele do zrobienia w kwestiach klimatycznych. O tym mówiła między innymi Olga Tokarczuk w swojej mowie noblowskiej, ale też pisze o tym w swojej wydanej niedawno książce, czy właściwie dzisiaj wydanej książce, Czuły narrator. No więc ta literatura ma tutaj bardzo wiele do zrobienia, bo ona ma pozwolić nam wyobrazić sobie świat, który jest trochę inaczej zorganizowany, a przez to nie eksploatuje planety w tak dramatyczny sposób, jak to się dzieje dzisiaj. No i jednym z mitów, który stoi na przeszkodzie wyklucia się tych nowych opowieści, takich przekonujących opowieści o nas i poza ludzkiej naturze, jednym z tych mitów jest taki mit powrotu do raju utraconego. To jest oczywiście mit zbudowany na naszej religijnej spuściźnie. I ten mit mówi o tym, że człowiek w którymś tam momencie oderwał się od swojej, od natury i musi do niej powrócić. Musi powrócić do rajskiego ogrodu. Tutaj słyszymy
niesamowity wisk tunelu Wisłostrady, zaraz sobie stąd pójdziemy. No więc, że ten człowiek musi wrócić do natury i to jest tak z gruntu błędne założenie, bo ono mówi, że myśmy kiedyś przy niej byli, a potem coś się tam, jakaś ta relacja urwała. No fakt, że ja teraz idę z lekką zadyszką, ręka mi martwieje od trzymania telefonu w taki sposób, żeby Państwo widzieli moją piękną twarz. Fakt, że w mojej klatce piersiowej bije serce, pracują płuca. Wszystko to jest efektem działania natury. Jakoś się od niej nie mogę oderwać. I Państwo również. I miasto, rozumiane jako element oderwania się od natury, też działa w oparciu o prawa natury. Pada w nim deszcz, rosną w nim rośliny, żyją zwierzęta, żyjemy my. Wszystko to jest częścią natury. Każdy materiał, z którego zbudowane jest miasto, kończąc na plastiku, jest materiałem w jakimś sensie naturalnym. Powstaje z tego, co natura nam dała. Przetworzonego, ale z tego, co natura nam dała. W związku z czym nie da się powrócić do natury, bo my cały czas w niej tkwimy, tylko trochę o tym zapomnieliśmy. I tak samo miasto nie jest oderwane od natury, tylko jest jego częścią. I tutaj docieramy do tego, co wydaje się w opowiadaniu katastrofy klimatycznej najciekawsze w kontekście miasta. To znaczy, że możemy patrzeć na nie nie jako opozycję względem natury, co często robimy i tak często myślimy. O, ptaki lecą. Nie wiem, czy Państwo to widzą. Chyba nie zobaczycie tego już. Nie zobaczycie. Leciał klucz gęsi. Strasznie fajny. Więc nie w opozycji do natury, ale jako część natury. I to jest taka myśl i taka perspektywa, która się wydaje najbardziej ratująca dla nas wszystkich. A zaraz dojdziemy do takiego miejsca, bo jesteśmy na moście świętokrzyskim, w którym ten problem wybrzmiał bardzo silnie i o którym będę chciał Państwu zaraz opowiedzieć. A jesteśmy na moście Siekierkowskim i on jest ważny z dwóch powodów. Pierwszy, ryzykuję trochę, że telefon wpadnie mi do Wisły. Pierwszy to jest taki, że przechodzimy w nim z lewego, cywilizowanego brzegu Wisły na prawy, ten niby dziki. On to dziki nie jest, ale wygląda na dziki. Dzikość już nie istnieje zresztą. Jest tylko pozór dzikości. No więc przechodzimy na ten mniej zagospodarowany brzeg Wisły. Jest taka strasznie wyświechtana anegdota dotycząca tego brzegu, która mówi, że przyjechała kiedyś do Warszawy wycieczka japońskich urbanistów. No i wędrowali po tej Warszawie i w końcu trafili gdzieś na brzeg Wisły. Możemy roboczo dla potrzeb tej opowieści uznać, że trafili dokładnie w miejsce, w którym stoi. I zapytali kogoś z Urzędu Miasta, kto ich oprowadzał po tej całej Warszawie, ile kosztowało Warszawę doprowadzenie Wisły do jej naturalnego stanu na prawym brzegu. No i trzeba było odpowiedzieć, że właściwie nic nie kosztowało, wystarczyło zaniechać jakichkolwiek działań. I nie mogli w to absolutnie uwierzyć. Ten brzeg Wisły dla mnie jest też ważny dlatego, że całkiem niedawno ukazała się wznowienie mojej książki Wanna z kolumnadą. I ja w tej książce, wydanej pierwszy raz w 2013 roku, opowiadam także o problemie tego, jak bardzo zapomniane są rzeki w polskich miastach. Opowiadam to na przykładzie kilku miast, między innymi także oczywiście Warszawy. No i coś tu dużo mówić. Ja się strasznie pomyliłem w tym tekście. Nie faktograficznie, ale w kwestiach diagnozy. Bo ja tam piszę, że mieszkańcy polskich miast i same miasta zapomnieli i zapomniały, że mają rzeki u siebie. I tak było w 2012 roku, kiedy ja tę książkę pisałem po raz pierwszy, że Warszawa nie miała tych bulwarów, które tu Państwo widzicie. Nie miała niczego. Miała takie zdezelowane betonowe schody, którymi umocnione było nabrzeże Wisły i pies z kulawą nogą tam nie zaglądał. Strach było tam pójść. I ten tekst napisany w 2013 roku tak się właśnie kończy, że Warszawa, ale też inne miasta zapomniały o swoich rzekach i te rzeki marnieją na zapleczu tych miast.
No i cóż się wydarzyło w ciągu następnych kilku lat? No, mieszkańcy miast bardzo sobie przypomnieli, że mają rzeki, wylegli na nie tłumnie, zostawiając oczywiście po sobie zwały śmieci, bo tutaj latem, zwłaszcza na praskim brzegu, tych śmieci jest naprawdę dużo. No ale ewidentnie przypomnieli sobie o tym wszystkim. Natomiast trochę rzeki płyną swoim rytmem, nurtem i tempem i trochę też marnieją. Wisły jest coraz mniej co roku, bo po prostu brakuje w niej wody. I to jest pierwszy powód, czy tam drugi powód, dla którego chciałem Państwa nad Wisłę zabrać. A trzeci jest taki, że gdy pisałem ten cykl klimatyczny dla magazynu Pismo i tę historię o Wyspie Ciepła w Warszawie, to tutaj jest dokładnie miejsce, w którym Wyspa Ciepła trochę odpuszcza. Tam widzicie Państwo, teraz pokazuję palcem, skyline warszawskiego City i gdzieś w okolicach tego budynku i tego budynku, które pokazuję teraz palcem, znajduje się epicentrum warszawskiej Wyspy Ciepła. Tam jest najgoręcej, bo jest najmniej zieleni, a najwięcej betonu. A drugie takie miejsce znajduje się gdzieś tam, czyli za Stadionem Narodowym w okolicach Ronda Wiatraczna. Tam jest też najcieplej. A tutaj jest Wisła, która jest drugą chłodziarką tej okolicy, bo obecność wody i obecność takiej ilości zieleni po prostu sprawia, że temperatura jest niższa. Ja, pracując nad tym reportażem, wędrowałem przez Warszawę, szukając miejsc, w których będzie najgoręcej i najchłodniej. I dotarłem także tutaj, była 4 rano, postanowiłem zatrzymać się na moście, zjeść kanapkę, zmierzyć temperaturę. I spotkałem tu bezdomnego, który opowiedział mi, że w czasie wielkich fal upałów on sam wyprowadza się ze swojego namiociku, który ma gdzieś w krzakach w okolicach Gocławia i sprowadza się tutaj nad Wisłę, bo tutaj się jeszcze da wytrzymać, a tam już się wytrzymać nie da. I że nawet już na tym poziomie widać, jak bardzo to miasto się nagrzewa i przegrzewa. No dobrze, ale wróćmy do miast i katastrofy klimatycznej. Schodzę teraz taką niezbyt wyględną ścieżką z mostu Świętokrzyskiego pod most, a później na ścieżkę nad Wisłą. To jest absolutnie mój ulubiony moment tego porannego spaceru. No i w 2018 roku oczywiście pojawił się raport IPCC, przerażający i wstrząsający, myślę, dla wielu z nas, który mówił o tym, że jeżeli się nie ogarniemy w temacie katastrofy ekologicznej, to marny nasz los, że musimy zredukować znacząco nasze emisje do 2030 roku, a wyzerować się emisyjnie do 2050. No a jeśli nie, to są tam przedstawione różnego rodzaju scenariusze i zagrożenia, jakie na nas czekają. No ja się bardzo tym raportem przejąłem. On przeorał moją głowę i też myślę, że zaliczyłem, tak jak wielu z Państwa, którzy zajmują się tego typu tematami, to co Magdalena Budziszewska, znakomita psycholożka zajmująca się klimatem na Uniwersytecie Warszawskim, nazywa depresją czy lękiem klimatycznym. To jest kilka miesięcy absolutnego poczucia beznadziei i załamki i myślenia, że już właściwie nic nie ma sensu. No, ale potem zacząłem się zastanawiać, jak jako osoba pisząca, zajmująca się opowieściami, mogę się odnieść do tego wielkiego problemu. Jako, że ja sam traktuję pisanie jako proces poznawczy, w związku z czym być może dzięki pisaniu mogę jakoś spróbować okiełznać ten temat i też ten lęk, który się we mnie z tym tematem łączy. No i zacząłem rozmawiać z różnymi mądrymi ludźmi na temat tego, jak przy pomocy pisania też poruszyć innych w kwestiach klimatycznych i któregoś razu rozmawiałem z Justyną Król. To jest taka badaczka miejska z Konina, która pracowała między innymi w ONZ-cie. Pracowała tam nad czymś, co się nazywało foresightami. Ma i zna specjalną metodologię do tego typu działań. No i Justyna, rozmawialiśmy sobie nawet nie o kwestiach klimatycznych, tylko w ogóle o takich progresywnych działaniach miejskich. I ona powiedziała, że jednym ze sposobów do tego, jak przekonać ludzi do pewnych rozwiązań, czy także do istnienia pewnych problemów, jest to, żeby dać im poczuć trochę, dać im możliwość pobycia w przyszłości. To znaczy, jeżeli projektujemy sobie jakieś rozwiązanie, które ma usprawnić działanie miasta na jakimś fragmencie, to
zanim implementujemy je do skali całego miasta, robimy jakiś taki niewielki wycinek tego działania i pokazujemy, że ono działa. To jest ta przyszłość, która ma nadejść. Wtedy ludzie są bardziej do niej przekonani, mogą się z nią oswoić. I tak się dzieje na przykład w Łodzi, na przykładzie UNERF-ów, czyli tych takich przestrzeni ulicy, w których jest partnerskie spotkanie użytkowników wszystkich rodzajów, czyli pieszych, rowerzystów, samochodów. Każdy ma tutaj równe prawa. No i tak to się dzieje. No i ja sobie pomyślałem, że to jest taka rada, która może dotyczyć nie tylko kwestii miejskich, czyli takiego UNERF-u, czy nie wiem, wyłączania miasta z ruchu samochodowego, czy jakichś kwestii rewitalizacyjnych, ale to może dotyczyć też kwestii klimatycznych. No i że w sumie ja już przy pomocy reportażu, czyli tego gatunku, z którego się wywodzę, mogę spróbować wyruszyć w taką przyszłość i pokazać trochę za radą tego Guardiana również, który nie chce ilustrować tekstów klimatycznych zdjęciami białych misiów, że ta katastrofa klimatyczna jest już tutaj. Bo o katastrofie klimatycznej w ogóle też się mówi o czymś takim, co dopiero przyjdzie, prawda? 2030 coś tam, 2050 coś tam, i że to wszystko jest jakieś przesunięte w czasie do przodu. Oczywiście już nie tak bardzo jak kiedyś, bo kiedyś myśleliśmy, że to dotknie naszych prawnuków, co też sprawiało, że nie za bardzo się tym przejmowaliśmy, bo no, niewielu z nas pozna swoje prawnuki. Statystyka jest tu bezlitosna. Natomiast jak zaczęło to dotyczyć naszych wnuków, a dzisiaj już dotyczy naszych dzieci, to może trochę bardziej się przejmujemy. No więc ja pomyślałem, że przeniesiemy to z tej perspektywy, jeżeli się przejmujemy losem naszych dzieci, to może się też przejmiemy tym losem, który przyjdzie za 5 lat na przykład, albo za 10. I wyruszyłem w Polskę śladem największych problemów związanych z katastrofą klimatyczną, które się mogą pojawić w tej Polsce. To było 5 takich problemów. To było morze, to były zjawiska, to była susza, to były zjawiska gwałtowne, to były sprzężenia zwrotne i to było miasto jako takie. No i najpierw wybrałem sobie morze, pojechałem na Hel, bo tam jest początek Polski, nawet taki faktycznie początek Polski, w którym stoi tabliczka, tu jest początek Polski, no i do którego to Helu dosypuje się co roku strasznie dużo piachu, żeby on w ogóle był. Bo sztormy na Bałtyku są już dziś tak intensywne i niszczycielskie, że ten Hel rozmywają. Podobnie jak i plaże, na przykład w Jastrzębiej Góry, klify spadają do morza i trzeba strasznie dużo pieniędzy wydawać, żeby te klify ratować. Ale jeżeli ktoś potrzebuje większego miasta, żeby o tym opowiedzieć, to myślę, że takie miasto jak Gdynia świetnie się tutaj nadaje, bo klif Orłowski notorycznie sprawia problemy. On nie sprawia problemy dlatego, że jest wredny, tylko dlatego, że deszcze nawalne oraz sztormy rozmywają ten klif i sprawiają, że on się rozpada i trzeba go zabezpieczać i trzeba do morza wrzucać specjalne bariery, które zmniejszą falowanie i może jakoś ten klif uchronią. Więc zmiana klimatu w kontekście morza dotyczy już Gdyni, a jak spojrzymy na te wszystkie mapy dostępne w internecie, które pokazują, jak bardzo zmieni się polska linia brzegowa, to oczywiście część dziennikarzy nie użyje szarych komórek i będzie pisać o tym, że w Malborku będzie port morski, jest to strasznie fajnie, bo Malbork będzie miał pensjonaty, ale ci, co mają trochę więcej oleju w głowie, dostrzegą, że na przykład zniknie prawobrzeżny Szczecin. I to jest kwestia podniesienia się poziomu morza o pół metra, więc dosyć pilna sprawa. Więc dałoby się opowiedzieć katastrofę klimatyczną nawet w kontekście morza w Polsce poprzez los miast. Ja akurat wybrałem mniejsze miasta, bo Hel i Jastrzębią Górę. Natomiast dałoby się to zrobić także przy pomocy Gdyni czy Szczecina. Co więcej, jest taki przykład miasteczka w Polsce, jak Łeba, które to miasto zaliczyło w swojej przeszłości katastrofę spowodowaną działaniem morza, która zmiotła to miasto z powierzchni ziemi. To jest katastrofa związana ze zniszczeniem tak zwanej Starej Łeby, która w XVI wieku była tak niszczona sztormami, że jej mieszkańcy postanowili się z niej wyprowadzić i zostały po niej tylko resztki takie smętne,
kościoła. No więc to był hel, to było morze. Drugi temat podjęty w tekstach dla pisma to była kwestia rzek. I tutaj też ja podążyłem śladem noteci, natomiast spokojnie dałoby się opowiedzieć problem rzek i tego, jak bardzo one wysychają poprzez to, co się dzieje z Wisłą, to, co się dzieje z Wartą w moim rodzinnym Poznaniu, czy to, co się dzieje w Bydgoszczy z kanałem bydgoskim. Bodaj w ubiegłym roku żegluga na kanale bydgoskim, czyli konstrukcji hydrotechnicznej, której historia sięga XVIII wieku, została przerwana, dlatego że było w niej tak mało wody, że właściwie nie dało się płynąć i kilka jednostek utknęło. No więc rzeki. O rzekach też by się dało w kontekście miasta i katastrofy klimatycznej. Trzecim tematem była Wyspa Ciepła, o której już trochę Państwu wspominałem. I przy tej okazji tej Wyspy Ciepła, żeby już nie powtarzać, ja tam odkryłem taką kwestię, która się trochę odnosi na takim poziomie bardzo osobistym do tego, co o czym pisał znowu ten Guardian, o tych białych niedźwiedziach i o tym, że lepiej szukać tematów, które nas najbardziej osobiście dotykają. No więc pracując nad tym tematem dla pisma o Wyspie Ciepła, odkryłem, że w 2050 roku, zgodnie z przewidywaniami, jeśli klimat nie osunie się jakoś totalnie w jakiejś spirale śmierci, to w Warszawie będą panowały takie warunki jak w Tbilisi dzisiaj. Ja byłem w Tbilisi, tam lata nie jest zbyt przyjemnie. Jest strasznie gorąco i strasznie sucho. No i że na skutek tego, że w tym Tbilisi będzie, czyli w Warszawie będzie jak w Tbilisi, umierać będzie kilkadziesiąt osób więcej, około 30 osób więcej w czasie każdego dnia fali upałów. A tych fal upałów będzie więcej. Około 30 osób więcej i z tych osób najczęściej będą umierać, znaczy wśród tych osób najczęściej będą mężczyźni około 50, około 70 z wrodzonymi predyspozycjami do chorób serca. I to był ten moment, w którym ja sobie uświadomiłem, że katastrofa klimatyczna mnie bardzo dotyczy, bo w 2050 roku to będę właśnie ja. Dlatego co rano chodzę na spacery, żeby zwiększyć swoje szanse, bo no w 2050 będę mężczyzną około 70, no i z wrodzonymi predyspozycjami do chorób układu krążenia. W związku z czym może być średnio. Więc jeżeli przyjdzie komuś umierać z powodu upału spowodowanych katastrofą klimatyczną w 2050, to ja jestem pierwszy w kolejce. I to jest ten moment, w którym zaczyna to dotyczyć kogoś, kto żyje w mieście bardzo bezpośrednio. A tutaj już docieramy do miejsca, do którego właśnie chciałem Państwa dzisiaj zabrać. To jest miejsce bardzo symptomatyczne. Tutaj jest port prasny, zabudowywany właśnie przez deweloperów. To samo w sobie może nie jest i najstraszniejsze, ale my tu nie o tym. Tutaj mamy ten prawie dziki brzeg Wisły. I docieramy do takiego miejsca, które na początku 2020 roku spowodowało olbrzymią dyskusję w Warszawie. To jest wybrzeże helskie i to, co Państwo widzą na tym obrazku, może spróbuję nawet powiększyć, udało się, to jest budowa muru przeciwpowodziowego. Zejdziemy sobie tam, żeby zobaczyć ją bliżej. To jest budowa muru przeciwpowodziowego na Wybrzeżu Helskim, który ma zabezpieczyć tę część Pragi przed zalaniem w czasie powodzi. Wiemy doskonale, że katastrofa klimatyczna spowoduje o wiele więcej zjawisk gwałtownych, w tym powodzi. Przy naszych silnie uregulowanych rzekach te powodzie mamy jak w banku. No i z tą częścią Pragi był zawsze taki problem, że ona nie była zabezpieczona przed taką powodzią, co odbijało się nam czkawką już w 2010 roku i w 2017. Dlatego też postanowiono wybudować ten mur. No i problem z tym murem jest taki, że żeby go wybudować, to trzeba było wyciąć 500 drzew.
500 drzew w centrum Warszawy, z tego pasa zieleni i z tej dżungli, którą tu Państwo widzicie, zostało wyciętych dlatego, żeby ratować się przed katastrofą klimatyczną. I to jest o tyle ciekawe, że tu dochodzi do takiego sprzężenia zwrotnego, które mówi, że już musimy używać twardej infrastruktury, która pogarsza naszą sytuację, bo Warszawa cały czas ma problem z powietrzem, Warszawa ma cały czas problem z przegrzaniem, i wycinać sobie tak ogromną ilość zieleni po to, żeby postawić coś takiego, żeby ludzie, którzy żyją w tych blokach, także tym nowym bloku, na który zaciągnęli najpewniej malownicze kredyty, żeby czuli się bezpiecznie. Ale nie to jest jeszcze najciekawsze w całej tej sytuacji. Przejdziemy się wzdłuż tego pięknego muru. Tutaj kiedyś była ścieżka rowerowa. Pewnie będzie, jak już to wszystko zrobią. Nie to jest tutaj najważniejsze, bo ciekawa była też dyskusja, która się toczyła wokół tego zagadnienia, tego muru. Bo oczywiście, gdy wiadomość gruchnęła w styczniu bodaj 2020 roku, czyli jeszcze przed pandemią, no to podniosły się protesty, że jak to, że 500 drzew, że to straszne. I to rzeczywiście straszne. Miasto jest nasze, warszawski ruch miejski argumentowało, że da się ten mur postawić z takich modułowych elementów, które się będzie rozstawiało tylko w sytuacji zagrożenia powodziowego. Miasto tłumaczyło, że to już za późno, że są podpisane umowy z wykonawcami, że są zrobione projekty, że są na to pozyskane środki unijne i że właściwie nie ma żadnego sposobu, żeby to odwlec. Zrezygnowano z wycinki kilkudziesięciu drzew, więc zamiast tych 500 iluś tam wycięto 497 bodaj. Natomiast pojawił się w Gazecie Wyborczej artykuł na ten temat, którego autor, którego nazwisko pomińmy litościwie, uzasadniał, że po pierwsze za późno, bo konsultacje społeczne na ten temat to były w 2012, czyli 6 lat przed raportem IPCC. Po drugie, te drzewa, które tutaj mają zostać wycięte, to są mało wartościowe gatunki, bo to są jakieś topole, klony, samosiejki i że generalnie wcale nie dęby i buki. Ja sobie wtedy pomyślałem, że to jest objaw takiego klinczu mentalnego, jaki my mamy w związku z naturą w mieście, z pozaludzką naturą w mieście, to znaczy z tym, że my ją cały czas wyceniamy, że jesteśmy w stanie wycenić gatunek drzewa, bo kiedyś ktoś założył, że dąb jest szlachetniejszym gatunkiem niż topola. Założył tak dlatego, że zakładał ogrody i ten dąb być może trochę lepiej wyglądał w tym ogrodzie czy parku szlachcica niż topola. No i dłużej trochę żył i dawał lepsze drewno. No, z punktu widzenia drzewiarza, kogoś, kto zajmuje się handlem drewnem, to rzeczywiście dąb ma większą wartość niż topola czy brzoza. Brzoza do niedawna przez leśników była przecież uważana za chwast leśny. No i że cały czas wyceniamy te drzewa i te lasy i parki z punktu widzenia, który jest kompletnie anachroniczny względem tego, jakie wyzwania przed nami stoją. Bo przecież tlen, który daje topola i cień, który ta topola daje, jest taki sam jak tlen i cień, który daje dąb. 100-letni czy 500-letni. W związku z czym cały czas tkwimy w pewnym klinczu i buksujemy w miejscu. I to jest też taki przyczynek do tego, żeby zastanowić się nad tym, co wydaje mi się dzisiaj właśnie najciekawsze w kontekście miast, katastrofy klimatycznej, do tego, jak podchodzimy do kwestii miast. O tym pisze i mówi dosyć dużo Jan Mentzfel, autor książki Betonoza, ale też aktywny działacz ruchu Miasto jest Nasze. On mówi, że jesteśmy cały czas w tej fazie, w której musimy uzasadniać jakoś istnienie zieleni w mieście, że musimy jakoś liczyć zyski i straty związane z tym, że ta zieleń w mieście funkcjonuje, że jeżeli ona nam daje właśnie tlen, cień, radość czasu spędzonego razem w parku, no to ona sobie może być, ale jeżeli nie daje, to właściwie nie ma uzasadnienia, żeby ona istniała. I że to jest właśnie bardzo anachroniczne myślenie, bo żeby się jakoś odnieść do katastrofy klimatycznej
i tego uczymy w szkole ekopoetyki, to my musimy przebudować tą naszą relację z pozaludzką naturą. To znaczy musimy przestać myśleć, że to my decydujemy o tym, czy ta natura może istnieć, czy nie. Czyli dajemy sobie taką rolę zarządzającego całym światem. Nasze bycie na Ziemi zależy od całej masy istot, które to życie umożliwiają. Począwszy od tych, które budują naszą odporność albo pozwalają nam trawić, a skończywszy na tych, które oddają swoje ciała do tego, żebyśmy mogli jeść. Jest taka książka Pieśń Ziemi Robin Wall Kimmerer, wydana niedawno przez wydawnictwo Znak Litera Nowa, w której Kimmerer opisuje, jak słowo wdzięczność definiuje relacje pomiędzy ludźmi a pozaludzką naturą w rdzennych narodach Ameryki Północnej. I że to słowo wdzięczność jest fundamentalne, jeżeli chcemy właśnie przebudować tą naszą relację, jeżeli chcemy zrozumieć, że my, czy rolnicy, nie są producentami żywności, tylko są ludźmi, którzy wykorzystują inne istoty do tego, żeby inni ludzie mogli jeść. I że te inne istoty pozwalają albo nie pozwalają na to, no ale ostatecznie to my na końcu podejmujemy te decyzje. W związku z tym to, w jaki sposób można spróbować opowiadać katastrofę klimatyczną w mieście, zależy też od tego, czy my przyjmiemy, że to, co Państwo widzą na obrazku, może istnieć samoistnie i my nie musimy uzasadniać tego istnienia. Bo to tu w sumie było wcześniej niż my. Zabrałem Państwa na to wybrzeże helskie, żeby pokazać tą wycinkę i budowę tego muru. Bo to jest takie miejsce, w którym my wszyscy możemy już doświadczać pilności katastrofy klimatycznej. I tego, że wpadamy w tą pułapkę, w której musimy już używać rzeczy i rozwiązań, które tak naprawdę pogłębiają nasze bycie w kryzysie. Bo wycięcie tych drzew pogłębi nasze bycie w kryzysie klimatycznym. Sprawi, że powietrze w tej części Warszawy będzie gorsze, że będziemy mieli mniej tlenu, że to wszystko będzie po prostu gorzej wyglądało. Ale na początku pokazałem też to miejsce, w którym w czasie twardego lockdownu wiosennego spotkałem swojego sąsiada. I ten sąsiad leżał sobie tam w tym miejscu, zażywając zieleni. To jest taki obsikiwany przez psy skwerek, czego on nie do końca mógł wiedzieć, bo on zwykle jeździ tym samochodem do pracy i nic więcej, jakoś niespecjalnie zażywał spacerów, przynajmniej go nie widziałem w takiej sytuacji. No i ja myślę, że z tego absolutnie kretyńskiego zakazu wchodzenia do parków i lasów w czasie pierwszego lockdownu, który miejmy nadzieję w czasie drugiego lockdownu, zwanego dla niepoznaki kwarantanną narodową, ten zakaz się tam nie pojawi. No, zobaczymy. Więc z tego zakazu w czasie pierwszego lockdownu może płynąć jedna pożyteczna rzecz, która pozwoli nam trochę nadgonić stracony czas. To znaczy, jak zobaczyłem tego gościa, tego mojego sąsiada, który leży na tym obsikanym przez psy skwerku, to ja sobie pomyślałem, że może dzięki temu, że te parki nam zamknięto i te lasy, zrozumiemy, jak bardzo ta zieleń jest nam niezbędna w mieście. Jak bardzo nie możemy się bez niej obyć. Czyli musiało dojść do takiej dosyć drastycznej sytuacji, żeby to do nas dotarło. No i to znaczy, że znajdziemy się, że nadgoniliśmy XX wiek. No i teraz czas na XXI, czyli ten, o którym mówiłem na Wybrzeżu Helskim, ten, w którym możemy przejść od konieczności uzasadniania sobie tego, że zieleń jest nam w miastach potrzebnych, do takiej autotelicznej pozycji roślinności i w ogóle przyrody i pozaludzkiej natury. Czyli tej, w której nie musimy tego uzasadniać. Możemy uznać, że ona ma wartość samą w sobie. Ale to jeszcze trochę. Natomiast wszystko to chciałbym, żeby zmierzało do takiej ogólnej refleksji, którą my staramy się też bardzo pielęgnować w Szkole Ekopoetyki. Że tak jak Justyna Król mi powiedziała kiedyś, że żeby ludzie się przejęli czymś, co ma nadejść, trzeba im tego doświadczyć, pozwolić doświadczyć tego.
że ta literatura może im pozwalać doświadczyć tej katastrofy klimatycznej, tak jak ja się starałem opisać w pierwszym cyklu dla magazynu Pismo, czyli pokazać miejsca w Polsce, w których katastrofa klimatyczna już jest. Taki zresztą był tytuł tego cyklu. Zmiana klimatu już tu jest. No i pokazujemy, że ona rzeczywiście jest. I to jest jeden ze sposobów doświadczania przyszłości. Natomiast my w toku dziania się Szkoły Ekopoetyki odkrywamy też i dociera do nas coś, co może być ogromnym wyzwaniem dla mediów, dla których bad news is a good news. Czyli to, że na samym straszeniu się daleko nie zajedziemy. Że chyba o wiele większą wartość w tej historii na Wybrzeżu Helskim miało to, co Miasto Jest Nasze mówiło o alternatywnych rozwiązaniach, niż sam protest przeciwko wycince tych drzew. Że jesteśmy w stanie znaleźć takie miejsca w Europie i na świecie, w których się podchodzi do tej pozaludzkiej przyrody w mieście już w taki sposób, który nie wymaga uzasadniania jego istnienia. Takim miejscem na przykład są bagna Amager w Kopenhadze. Olbrzymi obszar na niezwykle atrakcyjnym inwestycyjnie terenie, na którym można wybudować mieszkań za grube miliony koron, ale zdecydowano się tego nie robić, ponieważ są tam niezwykle cenne torfowiska. W Warszawie są też takie torfowiska, które nazywają się Zakole Wawerskie i które również mogłyby zostać zabudowane, no ale są niezwykle trudne technologicznie, bo to jest teren podmokły, który oczywiście da się osuszyć, no ale jeszcze deweloperzy tam nie weszli. No i dzisiaj musi się rozpocząć walka na przykład o ochronę tych torfowisk, bo torfowiska są nie tylko cennym terenem zielonym, czy ważnym terenem zielonym, ale są też terenem, który magazynuje CO2 na przykład. W związku z czym da się znaleźć w miastach przykłady czy rodzaje działań, które pokazują, że są drogi wyjścia z klinczu i z problemu katastrofy klimatycznej. Może nie takie, które, czy na pewno nie takie, które nas przed nią uchronią, ale które zminimalizują straty. Jest taka książka Ursuli Le Guin, Wydziedziczeni, która opowiada fantastyczną historię dwóch planet, Annares i Ures. I na planecie Ures wszystko dzieje się mniej więcej tak jak na Ziemi, czyli są państwa narodowe, bardzo wolnorynkowa gospodarka, państwa toczą wojny między sobą o zasoby, pod pozorem oczywiście walki o prawa człowieka czy inne hasła. No i jest tam dosyć parszywie. Nierówności są maskowane i ukrywane, media są na usługach wielkich korporacji. No znamy to. No tylko, że ci mieszkańcy Urles mieli takie szczęście, że mieli zarówno pod bokiem drugą planetę możliwą do zamieszkania i mieli też technologię, która pozwala im się na tą planetę dostać, czyli statki kosmiczne. Więc ci, którzy nie chcieli brać udziału w tym całym syfie, który sobie zgotowali na Urles, uznali, że oni zakładają nową planetę na Annares i tam lecą. No i polecieli, zorganizowali się tam na swój sposób, na taki sposób, w którym nie ma pieniądza, nie ma własności, nie ma państwa narodowego, jest demokracja bardzo bezpośrednia, oparta o panele obywatelskie, że jest nawet nowy język, który wprowadza do rozmowy, czy w ogóle do wizji świata, czy usuwa z niej takie pojęcia, które mogłyby być niszczące dla tej wspólnoty. Na przykład rodzice nie mówią do dzieci, że o dzieciach swoich, że je mają, tylko że są z nimi. To pojęcie własności nawet w odniesieniu do dzieci jest raczej niemile widziane. I oczywiście ta Annares to jest planeta niepozbawiona problemów, takich, które wynikają z ludzkiej natury, ale wydaje się dosyć ciekawą alternatywą. Ja myślę sobie, że miasta jako takie mają wszystko, żeby sprawdzać, czy te rozwiązania z Annares, niekoniecznie te konkretne, ale w ogóle rozwiązania alternatywne dla tego, co dzisiaj mamy, są możliwe i żeby sprawdzać, na ile one są skuteczne i jakie
wdrażać. Bo tutaj jest największy kapitał społeczny, tutaj są ludzie, którzy decydują o tym, co się z nami wszystkimi stanie, i tu są ludzie, którzy kształtują opinię publiczną. W związku z czym, choćby i z tego powodu, warto się miastom w kontekście katastrofy klimatycznej przyglądać. Jeśli nie ma być to ten powód, który mówi, że za 10 czy tam za 20 lat większość ludzkości będzie żyła w miastach i większość ludzkości będzie się zmagała z katastrofą klimatyczną, cała ludzkość. A żeby pokazać, że w miastach siła, która może także zmieniać to, co poza miastami, zakończymy zupełnie w niezaplanowany sposób widokiem na ten piękny mural. Bardzo Państwu dziękuję, mam nadzieję, że ten spacer po Warszawie śladem możliwości opowiadania o katastrofie klimatycznej był chociaż trochę dla Państwa ciekawy. Bardzo zapraszam na pozostałe wydarzenia i debaty, warsztaty i spotkania w czasie konferencji Miasta Świadome, globalne wyzwania, lokalne rozwiązania. Ja się nazywam Filip Springer i bardzo mi było miło spędzić ten czas z Państwem, mimo że moja prawa ręka w tej trzymają przez tą całą godzinę telefon, zaraz mi odpadnie. Serdecznie pozdrawiam.